denerwuje Izraelczyków. Może i tak, to jest skuteczne. Ja się tego wtrącę, może nie tyle denerwuje, co Izraelczycy doceniają Iran jako naprawdę poważnego gracza na Bliskim Wschodzie i wiedzą, z kim grają, dlatego są tak bardzo wyczuleni na to, co robi Teheran. No, ja tutaj niejednokrotnie postulowałem, że najlepsze dla całego Bliskiego Wschodu to byłoby dogadanie się po prostu Stanów Zjednoczonych, Izraela z Rosją i Iranem, prawda, i przy aktywnej roli Turcji z pominięciem czy z ograniczeniem roli państw arabskich. Ja wiem, że to byłoby przetasowanie, to już jest rewolucja na Bliskim Wschodzie. Które sobie wyobrazić, ale takie przetasowanie by doprowadziło naprawdę do stabilizacji Bliskiego Wschodu w perspektywie długoterminowej. Oczywiście w krótkoterminowej doprowadziłoby to może do intensyfikacji konfliktów i wybuchu nowych, ale w długoterminowej perspektywie doprowadziłoby to do stabilizacji. Jeszcze tak chciałem zaznaczyć, że Iran i Izrael są naturalnymi sojusznikami do wybuchu rewolucji, a nawet po niej była kontynuowana współpraca w latach 80. współpraca irańsko-izraelska, antyarabska, częściowo antyturecka, prawda? Tak, o czym się nie mówi powszechnie. Tak, absolutnie. No, należy pamiętać o tutaj nie tylko Iran-Contras aferze, ale to, że Izraelczycy przekazywali Iranowi oczywiście potajemnie tam przez iluś pośredników zdjęcia amerykańskie, prawda? Z jednej strony Ameryka dawała Irakowi zdjęcia pozycji irańskich, a Izrael dostarczał Iranowi zdjęcia pozycji irackich. To mówimy o tej wielkiej wojnie, która się toczyła w latach 80. przez 80. Tak. Wymienił pan państwo, które myślę, że powinniśmy tutaj też uwzględnić w naszej próbie analizy tego, co się dzieje, mianowicie Rosja. Rosja mówi, że Iran nie naruszył porozumienia i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, właśnie wystrzeliwując tą, czy testując tą nową rakietę balistyczną, także w ubiegłym tygodniu, także Rosja tutaj ma ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony próbuje w jakiś sposób z Amerykanami, ale z drugiej strony Iran jest dla nich bardzo, bardzo ważny, doktor Agnieszka Bryc. Ja powiem tyle, że są takie nie tyle pogłoski, ale my wiemy, że po korytarzach rosyjskiego MIDu, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, krąży taka nie tyle opowieść, co pewne zdanie, że oczywiście w kontekście Iranu, że Iran proamerykański byłby dla Rosji gorszy niż Iran jądrowy, więc to, do czego Rosjanie dążą, to jest utrzymać Iran nie tyle, że daleko od Amerykanów, ale próbować dystansować. Więc tak naprawdę Iran jest ważnym partnerem, ale też kłopotliwym, bo z jednej strony jest tak ważny, że dzisiaj jest nawet silny, jeżeli mówimy o same kontakty z Rosją, że to już nie jest tak, że Iran może być klientem Rosji. Nie, to już są partnerzy naprawdę o bardzo zbliżonych potencjałach. Więc to, co Rosjanie próbują grać dzisiaj, to faktycznie zbliżyć się do Stanów Zjednoczonych, trzymać Izraelczyków blisko, a Irańczyków jeszcze bliżej. Jeszcze do tego dochodzi problem, nie tyle problem, co zbliżenie z Turcją, więc oni muszą być szalenie dzisiaj elastyczni. I pamiętajmy jedno, jeżeli chodzi o Rosję i o Bliski Wschód, czy w ogóle Bliski Wschód i Rosję, to tu nie ma stałych sojuszy. To naprawdę na wszystko powinniśmy patrzeć pod względem takiej płynności polityki. Misterna gra, która się non-stop zmienia. Jeżeli dzisiaj mówimy tak, że do niedawna mówiliśmy, że Iran i Rosja stanowią absolutny filar polityki bliskowschodniej, to było aktualne jeszcze do niedawna. Natomiast dzisiaj priorytetem Rosji jest zbliżenie z Amerykanami, a jednocześnie Rosjanie muszą zrobić wszystko, żeby nie zniechęcić tym wszystkim Irańczyków. Iran będzie, właściwie rozmawiamy w przededniu kolejnej rocznicy rewolucji islamskiej, powstania Islamskiej Republiki Iranu. Jaki to jest kraj teraz? Czy to jest kraj, który ten sam za czasów Ajatollaha Chomeiniego, założyciela, czy to jest już inny rozdział i widzimy kontynuację założeń polityki właśnie Ajatollahów? Doktor Bartosz Bojarczyk. Znaczy, na pewno to jest inny kraj niż w 1979 roku. Oczywiste. To znaczy, ja bym chciał zwrócić na dwa uwagi. Iran nie jest jednorodny. Z jednej strony mamy ogromne bogactwa, prawda, generowane z ropy naftowej, z drugiej strony mamy ogromną biedę ze względu
na różne czynniki społeczne, ekonomiczne, polityczne, etniczne i tak dalej. Niemniej jednak no, Iran jest państwem bardzo prężnym, to znaczy Iran bodajże ma chyba w zeszłym roku 18 miejsce pod względem kreatywności technologicznej, drugie miejsce w Azji pod względem patentów GMO, więc po Chinach, więc naprawdę zmienia się Iran. Niestety jest trawiony przez bardzo duże bolączki ekonomiczno-społeczne, tak jak bezrobocie, zacofana gospodarka, czy też może niewykształcona gospodarka, bo to nie jest zacofana, nawet niewykształcona. Sankcje międzynarodowe izolujące Iran doprowadziły do pewnej pauperatyzacji gospodarczej tego kraju. Więc tak naprawdę Iran potrzebuje ogromnych przemian, które pozwoliły... I ogromnych pieniędzy i asysty międzynarodowej, w sensie takiej zewnętrznej, może nie międzynarodowej, ale zewnętrznej, która pozwoliłaby mu na pobudowanie tej naprawdę efektywnego systemu ekonomicznego. Z drugiej strony to, co robi Rosja, to, co robią wszystkie państwa niedemokratyczne, może źle się wyraziłem, ale Iran jest państwem niedemokratycznym, to jest galwanizowanie sytuacji międzynarodowej, daje legitymizację wewnętrzną, prawda, że stawianie na osi, takiej osi my, dobrzy, oni, źli, oni chcą nas upokorzyć i przede wszystkim oni nie dają nam się rozwijać, daje władzy bardzo dużą legitymizację. No, śmierć Rafsanjaniego, ostatnio byłego prezydenta, ale także lidera takiego ruchu umiarkowanego, doprowadziła do tego, że coraz częściej mówi się, że Iran idzie w kierunku radykalizacji. No i to już mieliśmy do czynienia z tym na początku XXI wieku, gdzie Hatami, prezydent umiarkowany, prezydent Hatami, czy też no, taki demokratyczny bardziej, z demokratycznym czy też umiarkowanym parlamentem zbliżyli się do Stanów Zjednoczonych, a później Stany Zjednoczone pod rządami, pod administracją Busha Juniora, prawda, doprowadziły do katastrofy w stosunkach między tymi państwami. Ja obawiam się, że tutaj jakiekolwiek manipulacje ze strony Stanów Zjednoczonych i jakiekolwiek podważanie tego dealu doprowadzi do usztywnienia pozycji Iranu, no i co najgorzej do radykalizacji tej postawy międzynarodowej i wewnętrznej. Doktor Agnieszka Bryc jeszcze na koniec. Cóż mogę powiedzieć, to co powiedział doktor Bojarczyk, ja się absolutnie z tym zgadzam i można tylko się spodziewać tego, że fala czy faza destabilizacji Bliskiego Wschodu ciągle jest przed nami. To nie jest tak, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem sytuacji, a wręcz cały czas będziemy pewnie zasypywani nowymi, ciekawymi, między innymi poprzez Iran czy Izrael wiadomościami z Bliskiego Wschodu. A te wiadomości będą spływały, myślę, co i rusz, bo zbliża się koniec państwa islamskiego. Jeszcze kiedy to nastąpi, tego nie wiemy, ale to będzie oznaczało też kształtowanie nowego porządku na Bliskim Wschodzie. Irański szef dyplomacji powiedział wczoraj jednej gazet, Javad Zarif powiedział, będziemy żyli w bardzo, bardzo trudnych dniach, bardzo trudne dni przed nami. Także to są słowa płynące z Bliskiego Wschodu. Dziękuję bardzo. Doktor Bartosz Bojarczyk, ekspert do spraw Iranu, Uniwersytet Paris-Skłodowskiej-Curie. Dziękuję panu. Dziękuję. A w Warszawie dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Świat w powiększeniu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja to program, który ma trafiać do ludzi, jednocząc ich serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie, stań i podaj innym rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. Maciej Różniakiewicz. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Kolejne ogniska ptasiej grypy w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim wirusa H5N8 wykryto u łabędzia i kaczki. Dwa martwe ptaki znaleziono na jeziorze w Sępólnie Krajeńskim. Informacje potwierdza Jerzy Dymek, kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii w Bydgoszczy. Znaleziono je na jeziorze w miejscowości Sępólno-Krajeńskie. Pływał już nieżywy łabędź i nieżywa kaczka. No i zostały wyłowione. Pobraliśmy próbki, wysłaliśmy do zakładu w Puławach. Tam potwierdzono przypadek grypy ptasiej H5N8. Kolejne ognisko ptasiej grypy odkryto na Dolnym Śląsku, potwierdził wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. W gospodarstwie pod Trzebnicą padło ponad 1000 gęsi. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak potwierdził kolejne ognisko wirusa H5N8 w gospodarstwie w miejscowości
miejscowości Ozorowice w powiecie trzebnickim. Padło tam ponad 1000 gęsi. Wojewoda zwołał posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w tej sprawie. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tego wirusa. Dzisiaj Paweł Chreniak wyda też rozporządzenie w sprawie jego zwalczania w części powiatów trzebnickiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław. Mówiła Maja Majewska z Radia Wrocław. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, ale może łatwo rozprzestrzenić się w otoczeniu i być groźny dla kur czy indyków. Sąd rejonowy w warszawskiej dzielnicy Wola bada sprawę pobicia profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Do zdarzenia doszło we wrześniu. Jerzy Kochanowski został zaatakowany w tramwaju w trakcie rozmowy prowadzonej po niemiecku. Podczas wczorajszej rozprawy jego pełnomocnik chciał zmiany kwalifikacji czynu. Według prokuratury zachowanie napastnika było wybrykiem chuligańskim. Natomiast zdaniem pokrzywdzonego podstawy ataku były inne. Jeżeli mówię po niemiecku, ktoś ma do mnie o to pretensje, no to przesłanki są oczywiste, prawda? Nawet jeżeli ktoś uważa, że był pod wpływem alkoholu. No, taka stara prawda jest następująca. No, to, co człowiek trzeźwy zatai, pijany wypowie. Piotr R., który usłyszał zarzuty w tej sprawie, złożył wyjaśnienia przed sądem. Mówił, że zajścia dokładnie nie pamięta. Przyznał się do winy i przeprosił. Powiedział, że nie wie, dlaczego zaatakował profesora. W Wiedniu spotkali się przedstawiciele rządów 15 krajów położonych na trasie uchodźczego szlaku bałkańskiego. Zdecydowano o rozpoczęciu przygotowań do wspólnego planu bezpieczeństwa. Adam Czartoryski. Wiedeńska konferencja odbyła się niemal dokładnie rok po zamknięciu szlaku, którym do Europy, głównie do Niemiec, przedostało się setki tysięcy uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw Obrony i Spraw Wewnętrznych. Głównym celem obrad było rozpoczęcie tworzenia konkretnego planu, który miałby zapewnić skuteczniejszą kontrolę na granicach. Chodzi przede wszystkim o poprawę koordynacji działań i wzajemną pomoc. Austriacki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Sobotka zwrócił uwagę, że mimo drastycznego spadku liczby migrantów wybierających szlak bałkański, wciąż nie udają się go całkowicie zabezpieczyć. Tylko w styczniu do Austrii przybyło około 1500 migrantów. Wolfgang Sobotka podkreślił, że trzeba być przygotowanym na ewentualne załamanie się unijnego porozumienia z Turcją w sprawie uchodźców, co może pogorszyć sytuację. Szczegółowy plan ma być przedstawiony na przełomie kwietnia i maja. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 4:34. Teraz na naszej antenie światowa szachownica Paweł Lekki i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gościem naszego programu jest pan Piotr Grochmalski z Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, witam pana. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. No tak, dobry wieczór chyba jest właściwszym określeniem, bo spotykamy się rzeczywiście dość późno. Ale cóż, świat się zmienia i rzeczywiście bardzo ciekawe są te szachowe rozgrywki globalne. Cały świat zastanawia się, mam takie wrażenie, nad tym, jaką politykę będzie prowadził Donald Trump. Jak wpisze się w Sojusz Północnoatlantycki, jak ułoży sobie stosunki z Rosją. Cały świat jest tym niezmiernie pochłonięty i to jest zrozumiałe, ale zapytam na początek przewrotnie. Czy nie sądzi pan, że dla tak wytrawnego polityka jak Władimir Putin to nie jest doskonały moment, żeby to Rosja wykonała jakiś niespodziewany ruch? Z pewnością już wykonała. No, to sprawdzanie reakcji Stanów Zjednoczonych na Ukrainie miało miejsce, więc mamy już do czynienia z konkretnym faktem, sprawdzam. No, mamy też do czynienia z określonym sygnałem ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta propozycja swoistego dealu, zmniejszenie sankcji za ograniczenie broni strategicznej, była to propozycja bardzo konkretna. Ale ona się nie spodobała na Kremlu, najwyraźniej. Tak. I tu właśnie mamy do czynienia z tą kwestią, że trudno nam jest jeszcze oceniać, bo rzeczywiście mamy za mało materiału faktograficznego, żeby móc więcej powiedzieć na temat polityki Trumpa. Możemy ten manewr oceniać dokładnie w radykalnie różny sposób. Z jednej strony jako naiwność Trumpa, a więc swoistą pierwszą porażkę w takim rozpoznaniu
potencjału i determinacji Putina, wciągnięcie go w pewnego rodzaju grę, ale równie dobrze może być to wciągnięcie Putina w pewną pułapkę. To znaczy proponujemy, wiedząc, że Putin to i tak odrzuci, a w związku z tym dostajemy bardziej otwartą rękę na wzmocnienie wydatków na modernizację arsenału atomowego Stanów Zjednoczonych. Jak w istocie, jaki tutaj scenariusz miał miejsce, trudno w tej chwili stwierdzić, ale nie ulega wątpliwości, że i jedna, i druga ocena jest na razie prawdopodobna. Ale skoro pan wspomniał o tym rosyjskim potencjale atomowym, jesteśmy przy atomowym, bo to jest oczywiście najgroźniejsza broń, ale nie można lekceważyć także rosyjskiego potencjału konwencjonalnego. To są potężne jednak siły zbrojne z punktu widzenia Europy. A jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Wydaje się jednak, że no choćby biorąc pod uwagę kalendarz wizyt Donalda Trumpa, że poza wewnętrzną sytuacją w Stanach Zjednoczonych, oni będą się koncentrować na bezpieczeństwie na Dalekim Wschodzie. Chiny są dla nich głównym powodem do niepokoju? No to jest właśnie kluczowa kwestia. Bo jeśli uważnie przyjrzymy się temu, co się stało w Stanach Zjednoczonych, tutaj szatowano naprawdę głęboki ukłon w stronę umiejętności analitycznych premiera Kaczyńskiego, który zdiagnozował podobnie pewne problemy w skali europejskiej, jak wydaje się, że zdiagnozowały pewne elity amerykańskie, które szacowały potencjały chiński i amerykański. I praktycznie już od takiej analizy przeprowadzonej przez CIA w 1995 roku, gdzie oni dokładnie przewidzieli, kiedy nastąpi istotne skrzyżowanie szabel, 2014, oni szacowali 2015-2020, kiedy Chiny, realny PKB Chin przeskoczył PKB Stanów Zjednoczonych, elity amerykańskie szacowały, czy to jest czas, czy jeszcze jest czas. Widać, policzyły potencjał i stwierdziły, że trzeba wyznaczyć deadline, trzeba wyznaczyć ten punkt krytyczny i trzeba się do tego przygotowywać. Innymi słowy, Amerykanie prawdopodobnie przygotowują się do konfrontacji z Chinami. Nie uciekają od tego problemu. Cała w zasadzie dwie dekady Obamy to jest, można powiedzieć, to nie tylko katastrofa wizerunkowa Stanów Zjednoczonych, ale to jest załamanie się tej wizji Brzezińskiego, że Stany Zjednoczone odbudują swój potencjał modernizacyjny. Nie, Stany Zjednoczone rzeczywiście weszły w pułapkę chińską. No dobrze, ale jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli wszystko na to wskazuje, że Stany Zjednoczone będą musiały się koncentrować właśnie tam, na Dalekim Wschodzie, no to jakby naturalne wydaje się to, że Waszyngton będzie jednak dążył do zbliżenia z Moskwą, bo żeby nie otwierać zbyt dużej liczby frontów. Uczciwie trzeba pamiętać, że już w analizach no, właśnie w tej wielkiej szachownicy Brzezińskiego, gdzie on przedstawiał możliwe warianty na różnych obszarach związanych z nową sytuacją dla Stanów Zjednoczonych, czyli sytuacją supermocarstwa. On widział konieczność, on to nawet określał, że Rosja nie ma innej alternatywy jak zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj jest jakiś paradoks, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone kilkakrotnie próbowały szukać jakiegoś dealu z Rosją. No, epoka Jelcyna kilka razy było wyraźnie no, takie sygnały, że Amerykanie próbują znaleźć wspólną grę. Byli przekonani, że Rosja, jeśli nie pójdzie na deal ze Stanami Zjednoczonymi, to musi przegrać, bo rywalizacja z Chinami musi radykalnie zmarginalizować Rosję. W związku z tym wydawało się oczywiste, że Rosja nie ma innego wariantu. No to w takim razie zastanówmy się, co to może oznaczać dla nas, dla tej części świata, w której się znajdujemy, dla Europy. Mówiłem o tym na początku, że świat teraz przetacza się przez świat taka dyskusja, no, to Amerykanie właściwie wywołali
jaką rolę będą odgrywać w Sojuszu Północnoatlantyckim i zwracają nam uwagę, że kochana Europo, bardzo się lubimy, ale jeżeli mamy dbać o wspólne bezpieczeństwo, to wy też musicie wykładać te 2% produktu krajowego brutto, co jest przyjętym standardem w sojuszu, a niewiele państw, nie ma co ukrywać, europejskich się z tego wywiązuje. No i z pozoru ten potencjał Unii Europejskiej jest ogromny, bo mamy pod bronią, jakby to wszystko policzyć, jeszcze z Wielką Brytanią, to nie mówię o broni atomowej, która też jest, no to mamy 1 200 000 żołnierzy pod bronią. To jest więcej niż mają Stany Zjednoczone, ale to są takie trochę papierowe liczby. No tak, gdybyśmy wzięli tylko pod uwagę dane z białego wywiadu, czyli dane, które są elementem pewnej gry wywiadowczej między Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, to takim jednym z elementów rozgrywania emocji są wszystkie informacje związane z napędem hipersonicznym, a więc napędem, który radykalnie zmieni w ogóle charakter potencjałów atomowych wszystkich kluczowych graczy. Rakieta o napędzie hipersonicznym wystrzelona z Kaliningradu doleci do Warszawy w 63 sekundy. To radykalnie zmienia. Ona jest bezsensowna. Nie ma czasu na reakcję. Nie, no zresztą jest ona nie do wykrycia przez radar. To wszystkie klasyczne strategie, ten trójsystem, prawda, czyli głowice balistyczne, okręty atomowe plus bombowce strategiczne, to wszystko nie ma sensu. To znaczy, że Rosjanie są blisko, mają już taki napęd? Mają. Amerykanie testują, Chińczycy testują. No to jest jeden z tych powodów, gdzie Amerykanie już wiedzą, że tu się czas liczy nawet nie w dekadzie. No, wydaje mi się, że kluczowe kwestie mogą się rozegrać w ciągu tej dekady, czyli kadencji czy dwóch kadencji Donalda Trumpa. Ale czy to znaczy, co pan mówi, że Rosjanie technologicznie, a to jest klucz do zwycięstwa w każdej wojnie, wyprzedzili teraz Zachód, jeżeli chodzi o broń rakietową, szeroko rozumianą? Amerykanie ten projekt związany właśnie z typem nowoczesnych technologii, głównie właśnie napęd hipersoniczny, czyli ponaddźwiękowy, rozpoczęli w 2003 roku. Już w 2004 roku mieli udany test pocisku poruszającego się z prędkością około 6000 km na godzinę. I raptem okazuje się, że w istocie naprawdę nieudolna polityka Obamy, wyhamowanie pewnych badań, zmniejszone wydatki spowodowały, że kilka takich istotnych projektów jest moim zdaniem znacząco opóźnionych, jeśli chodzi o Chiny, jeśli chodzi o Rosję. Głównie jeśli chodzi o Chiny. Oczywiście Rosja przy swoim potencjale atomowym jest poważnie zaangażowana już w testy drugiej generacji pocisków hipersonicznych, a więc sięgających prędkości około 13000 km na godzinę. I testy są udane. Jeśli chodzi o potencjał chiński, Amerykanie są przekonani, że technologicznie rzeczywiście oni w tej chwili w kilku dyscyplinach czy kilku dziedzinach wyprzedzili potencjał rozwojowy, potencjał nowoczesnych technologii amerykańskich. Natomiast brakuje im jeszcze, powiedziałbym, tej machiny wdrożeniowej, tego koła zamachowego. I jeśli tutaj Amerykanie nie podejmą określonych działań, nie wzmocnią potencjału, nie zmodernizują amerykańskiej gospodarki, nie podźwigną się z gigantycznego przecież zadłużenia. Gospodarka amerykańska sięga w tej chwili gdzieś tak 106-110% PKB. To jest zadłużenie sięgające w zadłużenie gospodarki amerykańskiej po II wojnie światowej, nieco mniejsze. To jest ogromne obciążenie. I Trump, w zasadzie jego ekipa, jest pomysłem na to, żeby uruchomić potencjał modernizacyjny gospodarki amerykańskiej. Jeśli Amerykanie tego nie zrobią, nie będą mieli pieniędzy ani na NATO, ani na zbrojenia, ani na utrzymanie sobie pozycji.
Dla nas jest to bardzo niepokojące. Dobrze, rakiety rakietami to jest główne zagrożenie, ale jeżeli chodzi o siły konwencjonalne, to nie ma co zapominać, że Rosjanie też pokazali i nie pokazali światu model czołgu przyszłości, tak, trzeciej, tak, o ile się nie mylę, generacji. No tylko, że tak naprawdę nie do końca wiemy, co w tym czołgu jest. Czy on rzeczywiście istnieje i znów tutaj wyprzedzili Zachód? Znaczy wiemy, że determinacja Putina, żeby nawet kosztem zmniejszonych nakładów na sferę bytową, że nawet w konsekwencji obniżenia poziomu życia Rosjan utrzymać poziom zbrojeń, no wskazuje na to, że... To już nieraz w historii tak bywało. Tak, to pokazuje, zresztą to trzeba powiedzieć, że Amerykanie przestrzelili już co najmniej kilka razy tak w sposób wyraźny, no bo jeśli przyjrzymy się rachubą Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, to Amerykanie byli przekonani, że Stalin też wejdzie w pewien deal ze Stanami Zjednoczonymi, że wejdzie w pewną wymianę na zasadzie coś w zamian za coś. A Stalin jednak postawił na w pewnym stopniu podobne działania jak Putin, czyli nie poszedł na takie mocne sugestie ze strony Stanów Zjednoczonych, na współpracę na określonych warunkach, coś dostajesz, dajesz coś innego, nie szedł w relacje mocne, gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj to też było takie sprawdzam, jaki jest potencjał gospodarki rosyjskiej przyduszonej rzeczywiście skutecznymi, w dużym stopniu skutecznymi sankcjami. Okazuje się, że determinacja Rosjan, tworzenie pewnego mitu okrążonego państwa, no wystarczy, jak się czytało, wszystkie te relacje z olimpiady, kiedy pokazywała prasa rosyjska sposób traktowania świata, świat się uwziął, Ameryka się uwzięła, Stany Zjednoczone linczują jakby wspaniałych sportowców amerykańskich. Afery związane z dopingiem sportowców rosyjskich było traktowane jako swego rodzaju wyzwanie. I sportowcy rosyjscy mieli, tak jak kiedyś sportowcy radzieccy, pokazać ducha rosyjskiej rywalizacji. Wielkiego narodu. Tak, wielkiego narodu. Zasługuje na szacunek. To bardzo często Rosjanie podkreślają, właśnie uważają, że są ogromnym państwem i w związku z tym należy im się szacunek i respekt. No dobrze, ale co to wszystko oznacza dla nas, dla Europy? Ja mówiłem o tej liczbie naszych żołnierzy. Teoretycznie bardzo silny twór, tak? Gdyby Unia Europejska rzeczywiście była zjednoczona, gdyby miała własną armię, no to byłaby to potężna siła. No tak, ale jeżeli chodzi już o broń konwencjonalną, to gdybyśmy tak policzyli nasze czołgi, a Polska tutaj ma ich całkiem sporo, na szczęście, ale gdybyśmy policzyli nasze czołgi, te państw zachodnich w Unii Europejskiej, to jest i tak nic w porównaniu z tym, co mają Rosjanie w samym tylko okręgu zachodnim i teraz wojskowym swoim. I w związku z tym rodzi się pytanie, no to co my mamy zrobić? Ze względu na to, że jestem przekonany, to wychodzi z faktu, że polskie państwo czy polskie elity dobrze zdiagnozowały sytuację. Możemy uważać, że Platforma przespała, stworzyła taki stan błogi. W tym błogim stanie jest spora część społeczeństw europejskich. W takim sielankowym nastroju, że w zasadzie nic się nie dzieje, nie istnieje żadne realne zagrożenie. My stosunkowo szybko zareagowaliśmy na realny wzrost zagrożenia ze strony Rosji. I moim zdaniem w dużym stopniu wizyta Angeli Merkel pokazuje, że być może następuje częściowe otrzeźwienie w elitach niemieckich i świadomość tego, że trzeba zastanowić się, czy nie była trafna diagnoza PiS-u dotycząca sytuacji w Europie i czy nie trzeba w pewnym stopniu dokonać pewnych korekt, no, chociażby dokumentów kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy, czy czasami ostrzegawcze hasła ze strony PiS-u nie były
bardzo istotne z punktu widzenia szansy Unii Europejskiej na odzyskanie pewnego potencjału i na modernizację, a także na uruchomienie tej maszynerii, która jest związana ze wzmocnieniem potencjału militarnego państw europejskich. No tak, ale tutaj od razu pada pytanie, jaka Unia Europejska, bo Europa też jest w momencie wielkich zmian. Nie chcę powiedzieć erozji, ale Brexit stał się, czy staje się powoli faktem. Oswajamy się z tą myślą, że Wielka Brytania opuści wspólnotę. Jeszcze nie wiadomo na jakich warunkach, ale zdaje się, że tak to się zakończy. Wybory we Francji, jakże ważne. To wszystko, na to wszystko patrzymy jeszcze w kontekście komunikatów już nie tylko dziennikarzy, ale przede wszystkim komunikatów służb odpowiedzialnych za ochronę, ostrzegających przed możliwymi rosyjskimi atakami, wpływem, przy pomocy jakichś cyberataków, fałszywych maili, dezinformacji, to jest ogromna machina propagandowa, ale wpływem na wybory europejskie. To, co stało się w Stanach Zjednoczonych. W tym kontekście wygląda to tak, że to jednak Putin rozdaje karty w tym pokerze z Europą. Wyprzedził, ale z określonego powodu. Mianowicie nikt nie przewidywał, nikt nie sądził, w skali europejskiej, ale nie tylko, że pojawi się lider, który nie będzie szanował, nie będzie uwzględniał żadnych reguł, które dotąd uznawano za w pewnym stopniu święte. My już dzisiaj wiemy, że Putin może zaatakować w formie ataku, cyberataku, najbardziej czułe elementy, które dotąd nie były strzeżone przez poszczególne państwa ze względu na to, że przyjmowano, że w cywilizowanym świecie pewne sfery się nie robi. Tak, na przykład nie atakuje się zasobów czułych w postaci systemu zdrowia publicznego, co miało miejsce w Szwecji. I teraz wiemy, że rzeczywiście Putin jest gotów stosować narzędzia dezinformacji i destabilizacji państw, używając narzędzi, które są, byśmy uznawali te narzędzia za skrajnie barbarzyńskie. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który gra maksymalnie ryzykownie. Ryzyko ciągle w tej grze podnosi. Tylko że z drugiej strony rośnie świadomość tego faktu, stąd gdybyśmy przyjrzeli się nieoficjalnej wymianie nieoficjalnych informacji między służbami w krajach unijnych, to widzimy rosnącą świadomość przeciwnika, rosnącą świadomość, że takie nastroje prorosyjskie w niektórych państwach, one są do pewnego momentu, ale jeśli nadal będą tego typu mechanizmy, jeśli nadal będziemy mieli do czynienia z tego typu działaniami, jakie Putin rzeczywiście wykonuje, czy jego służby w ramach cyberataków, to nastąpi wzrost, na pewno wzrost nakładów na zbrojenia, ale jednocześnie wzrost determinacji Unii Europejskiej do szukania własnych form zabezpieczenia swoich interesów. A jeżeli pan pozwoli na zakończenie, bo oczywiście wszyscy wiemy, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, ale może części naszych słuchaczy umknęło to, co dzieje się w relacjach białorusko-rosyjskich. A to jest bardzo ciekawe, bo Rosjanie zaczęli wyznaczać strefę przygraniczną. A jak zareagowali na to Białorusini? Ćwiczeniami. Powołują rezerwistów. Muszą sprawdzić potencjał swojej armii. I stamtąd płyną takie sygnały, nie wiem na ile propagandowe, nie wiem na ile prawdziwe, że Mińsk zaczyna się Moskwę obawiać. To może być kolejny ruch właśnie Putina? Ukraina wywołała określone reakcje wśród elit rosyjskich. Przestaną tak bezwzględnie ufać, że Łukaszenka będzie zawsze lojalny. Raptem pojawiły się wątpliwości i pojawił się cały szereg analiz mówiących, a co się stanie, jeśli Białoruś zacznie zmierzać w stronę ukraińską. Zaczęto, moim zdaniem, nie do końca zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy na Białorusi, podkręcać atmosferę, sądząc, że narasta nacjonalizm białoruski, że rośnie świadomość białoruskiego narodu. Moim zdaniem tak nie jest. Dostęp
mediów rosyjskich na Białorusi, one przykryły w zasadzie przestrzeń medialną. Ponad 65% przekazu to są... No to jest ten element wojny. Ale też bardzo ciekawych działań w tym obszarze soft power, takiego przygotowania wariantu. Na wypadek, co by było, gdyby Łukaszenka jednak nie w pełni spełniał oczekiwania Rosji. No i Łukaszenka to się boi, no, potężne manewry, przerzucenie ogromnych sił. Łukaszenka może obawiać się, że to jest związane także ewentualnie z wariantem związanym z wymianą ekipy na Białorusi. Są manewry w skali dotychczasowych relacji białorusko-rosyjskiej, ale także w skali Europy Środkowej ogromne. 80 tysięcy wojska. Sądzi pan, że rzeczywiście Kreml może taki scenariusz rozważać? Rozważał. Rozważał i wydarzenia na Ukrainie nieco zmieniły charakter scenariuszy realizowanych przez Kreml. Zmieniły, ale to nie znaczy, że Kreml nie może wrócić do tego, bo dla Moskwy strategicznym kierunkiem jest Mińsk, nie Kijów. Najkrótsza linia potencjalnego ataku, zdaniem Rosji, mają rację, idzie przez bramę mińską, przez Białoruś. W związku z tym dla Rosji sama myśl, że Białoruś mogłaby się stać się państwem natowskim, no to jest najczarniejszy, najbardziej koszmarny sen. W zasadzie ta kwestia rozstrzygnęłaby istnienie Imperium Rosyjskiego. Jednoznacznie. Przesunięcie się NATO oznaczałoby albo dezintegrację Rosji, albo musiałoby wywołać bardzo ostrą reakcję obronną. Bo wtedy granica państw NATO znajdowałyby się w najbliższej odległości do jądra państwa rosyjskiego, do Moskwy. A to oznaczałoby, że to państwo byłoby wystawione na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak w każdym razie Rosjanie na to patrzą. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa teraz nawet nie państwa bałtyckie, tylko Białoruś. Mówię o bezpieczeństwie Europy Polski. Myślę, że Białoruś jest kluczem do sytuacji w Europie Środkowej. Stąd wszelkiego rodzaju reakcje, wszelkiego rodzaju pomysły, że Polska zaczyna wciągać do gry całą sieć państw w ramach modelu Grupy Wyszehradzkiej, zaczyna być atrakcyjna i zaczyna powoli właśnie swoją soft power wpływać na sytuację na Białorusi, to jest koszmarny sen w tej chwili dla Putina i dla elit rosyjskich. Koszmarny sen i tak jak powiedziałem na początku, bardzo ciekawa partia szachów. Trochę żeśmy tych pionków poprzesuwali, ale tak naprawdę to wielcy tego świata przesuwają figury i oni tworzą politykę. Ale nie zapominajmy o jednym. O polskiej racji stanu, o tym, że jesteśmy Polakami i powinniśmy postrzegać świat z polskiej perspektywy. Oczywiście dla nas nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. I tą konkluzją zakończymy. Piotr Grochmalski z Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprzecza, że miała rzekomo przyjąć łapówkę w związku z reprywatyzacją w stolicy. Jak podkreśliła w wydanym oświadczeniu, jest gotowa do podjęcia współpracy z prokuraturą. Oświadczenie prezydent Warszawy zostało wystosowane w związku ze wszczęciem przez prokuraturę okręgową Warszawa-Praga postępowanie w sprawie przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 roku korzyści majątkowej w kwocie 2,5 miliona złotych przez prezydenta Warszawy lub jego zastępcę. Sprawa ma związek z nieruchomością, na której są ogródki działkowe na Saskiej Kępie. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu stołecznego radnego, członka Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jana Śpiewaka. Prezydent Warszawy poinformowała, że rozważa podjęcie kroków prawnych mających na celu ochronę jej dóbr osobistych.
Arkadiusz E., pseudonim Hos, który ma zarzuty związane z oszustwami metodą na wnuczka, stawił się wieczorem na jednym z poznańskich komisariatów w ramach dozoru policyjnego, podaje polska agencja prasowa. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec ubiegłego tygodnia na warszawskiej Woli, ale sąd nie aresztował go, tylko zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych i dozór policji. Hos jest według śledczych pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw na tak zwanego wnuczka i liderem jednej z największych i najprężniej działających w Polsce i z terenu Polski grup zajmujących się tym procederem. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. W amerykańskim ataku w Syrii zginęło 11 wysokich rangą działaczy siatki terrorystycznej Al-Kaida, w tym jeden z jej weteranów, poinformował o tym Pentagon. Przywódcy Al-Kaidy mieli zginąć podczas precyzyjnych nalotów przeprowadzonych 3 i 4 lutego koło miasta Idlib. Wśród zabitych ma być Abu Hani al-Masri, który już w latach 80. i 90. nadzorował obozy treningowe Al-Kaidy w Afganistanie. Al-Masri pracował wtedy z założycielem siatki Osamą Bin Ladenem i z jej obecnym przywódcą Aymanem al-Zawahirim. Dopiero w przyszłym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje, czy poprze Donalda Tuska na kolejną kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem, TVP i PAP powiedział, żeby tę sprawę pozostawić na razie bez odpowiedzi. Polska we wszystkich znaczących sprawach odnoszących się do najbliższych wydarzeń w Unii Europejskiej, do deklaracji rzymskiej, która będzie w marcu, do późniejszych decyzji też już jestem nieodległy, jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przewodniczącego Rady Europy, to też będzie w marcu. No, krótko mówiąc, we wszystkich tych sprawach będziemy mieli jasne stanowisko i zobaczymy, na ile one będzie przyjęte przez innych. Kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej upływa pod koniec maja. Donald Tusk oświadczył, że jest gotowy sprawować swój urząd drugą kadencję. Brytyjska Izba Gmin opowiedziała się za Brexitem. Posłowie zagłosowali za legislacją pozwalającą premier Terezie May na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Było to drugie głosowanie nad projektem, który na salę plenarną powrócił po pracach z komisji. Z Londynu Adam Dąbrowski. Najpierw prowadzący obrady zgodnie z tradycją sprawdza, czy pośród posłów jest konsensus. Głosy na tak. Say aye. Aye. Kontragłosy na nie. Konsensusu brak, efektem głosowanie i historyczny moment. The ayes to the right 494, the noes to the left 122. Za 494 posłów, przeciw 122. Izba Gmin przyjmuje legislację oddającą decyzję w sprawie Brexitu premier Theresie May. Wcześniej odrzucona została poprawka, która z góry gwarantowała prawo do pozostania na wyspach tym imigrantom unijnym, którzy już tu mieszkają. Rząd wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na jak najszybszym rozwiązaniu kwestii Polaków, Francuzów czy Rumunów. Zastrzegał jednak, że wszystko zależy od tego, czy podobne gwarancje uzyskają obywatele brytyjscy przebywający dziś w krajach wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz projekt ustawy trafi do Izby Lordów, która zajmie się nim po 20 lutego. Brytyjska premier musiała spytać o zgodę na uruchomienie Brexitu w wyniku styczniowego wyroku Sądu Najwyższego. Theresa May deklaruje, że dodatkowy parlamentarny etap procedury nie zmienia jej planu, by formalny początek wychodzenia kraju z Unii Europejskiej nastąpił do końca marca. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W dzień u nas będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez około minus 5 w centrum, do minus 1 na południu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5 teraz na naszej antenie rozmowa kulturalna. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Maja Kluczyńska, witam Państwa i witam mojego i Państwa gościa, pani Dorota Buchwal, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bowiem to chyba strasznie, strasznie gorące dni, pani dyrektor. Startuje ten wyjątkowy festiwal. Tak, początek Teatroteki Fest to jest festiwal, który Instytut współorganizuje razem z Wytwórnią Filmów Fabularnych i Dokumentalnych oraz z Stowarzyszeniem, właściwie Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz Akademią Teatralną, ponieważ poczuliśmy, że trzeba to zrobić. WFD 3 lata temu
zaczęła produkcję takiego specjalnego cyklu, który nazwała Teatroteką. Cyklu, który ma swoje założenia. Mianowicie realizują przedstawienia w formie teatru telewizji, przedstawienia oparte na literaturze dramatycznej powstałej dla teatru, napisanej przez nowe pokolenie dramatopisarzy. Realizują to tacy młodzi, prawie debiutujący lub prawie debiutujący reżyserzy w halach wytwórni filmowej, które pan dyrektor Włodzimierz Niederhaus postanowił w ten sposób zagospodarować niejako ich potencje, bo no tak jest, że tej produkcji filmowej nie jest może aż tyle, żeby wypełnić na co dzień te hale, więc pomyślał sobie, że warto coś zrobić także dla najmłodszego pokolenia, żeby ich energię, ich niezwykłą potencję kreatywną, ich możliwości wykorzystać, zderzając z tą fachową, profesjonalną techniką filmową. Powstał zespół pod kierunkiem profesora Macieja Wojtyszki, który jest takim łącznikiem tutaj między tymi reżyserami, których kształci w Akademii Teatralnej, między dramatopisarzami. Sam jest autorem wielu dramatów, ale także jest członkiem ZAIKS-u, czyli obserwuje tę twórczość, tę świeżą krew, energię pozytywną, czyta młodych twórców. Tak, te dramaty. Ten zespół jakby zaprogramował to, co się ma wydarzyć. Powstało 25 fantastycznych obrazów właśnie w tej formie, odświeżonej formie teatru, telewizji. Ja to podkreślam, bo akurat bardzo sobie to cenię, że był taki pomysł na wstępie, ponieważ ta forma jest dosyć mocno określona i zdefiniowana. Teatr telewizji, ten klasyczny, który w latach 60. zyskał sobie tę definicję, to jest taki, który się właśnie jakby robiony jest w oparciu o literaturę, jest robiony w studio, jest robiony w określonym czasie, czyli musi być bardzo precyzyjnie wykreowany świat. I to ograniczenie spowodowane przestrzenią i tymi założeniami powoduje, że to młode pokolenie zaproszone dzisiaj do takiej pracy dodało temu taką jakby nowe spojrzenie, jak można w tej formie, w tym ograniczeniu znaleźć swój język, swój wyraz, swoją ekspresję. I te 25 spektakli, każdy z nich jest inny. Każdy z nich, bo to jest 25 rąk reżyserskich. Tu się nie powtarzają nam reżyserzy tych spektakli. To jest bardzo wiele ról aktorskich, do których zostali zaproszeni aktorzy wielu pokoleń i namówieni czasami do pracy przedziwnej, prawda? Bo to nie jest ani teatr, ani film. To jest ta forma, gdzie trzeba znaleźć też inny troszeczkę język wyrazowy, ekspresyjny. To są pewne założenia formalne, bardzo, powiedziałabym, innowacyjne, to może dzisiaj dobre słowo, takie twórcze, założenia technologiczne zrealizowane w tych filmach. Na przykład jedno z nich jest zrealizowane w jednym ujęciu. Godzina. To ten krzywy domek. Krzywy domek, tak. Z jednego ujęcia. To jest majstersztyk taki reżysersko-produkcyjny, ale też jakby mobilizacji aktorskiej, która daje innego rodzaju adrenalinę czy energię, kiedy się gra. Więc jakby te założenia były dostosowane do tekstu i do jego znowu tematu, założeń w tym tekście i narysowało nam się 25 obrazów, które się składają na taki pokoleniowy obraz tego, jak dzisiaj to najmłodsze pokolenie twórców, jaką ma relację ze światem. Bo ta relacja jest wpisana w literaturę, ona jest wpisana też w język tych spektakli, które powstały. One się odnoszą do historii i się z nią zmagają, odnoszą się i do przyszłości, bo jest kilka futurologicznych opowieści. Bardzo, bardzo ciekawa tematyka i taka, powiedziałabym, właściwie to stukająca już do naszego okna i nakazująca wręcz myślącemu człowiekowi, żeby zatrzymał się na chwilę i pomyślał, że ten świat, który nas otacza, takimi oto problemami, o ile już się nie zajmuje,
o tyle za chwilę będzie się zajmował. Więc wydawało nam się to niezwykle ważne, żeby pokazać światu, tak się górnolotnie wyrażę, te 25 obrazów, pokazać je także troszkę w zderzeniu ze sobą, bo to są artyści. Rywalizacja jest wpisana w ten zawód i pewien rodzaj oceny. Ocena też. I jest im potrzebny też do swojej pracy. Ten odbiór, ocena tego, co zrobili, nie mogła się w jakiś sensie dokonać, bo te spektakle nie miały wszystkie możliwości emisyjnych na antenie telewizyjnej. Kilka z nich było pokazywanych, kilka było na festiwalach filmowych, również nagrodzonych, ale jakby w całości tego nikt nie zobaczył, więc pomysł tego festiwalu, pomysł otwarcia tego dla publiczności, pokazy są otwarte przez 4 dni w Kolegium Nobilium na ulicy Miodowej, w Akademii Teatralnej. Zapraszamy wszystkich do oglądania, bo jest również nagroda publiczności przewidziana w tym festiwalu. Jest nagroda dziennikarzy, jest ta oferta oglądania. I wstęp jest bezpłatny. Wstęp jest bezpłatny. Jest skierowana także do tych gremiów profesjonalnych, które mogłyby ten odbiór w jakiś sposób jeszcze wzmocnić, bo dać ocenę tego, prawda, że to jest warte tego, żeby zaistniało w świecie publicznym, w świecie dyskutowanym, omawianym, przeżywanym. Naszym gościem była pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, jednego z 3 organizatorów. Dziękuję pani pięknie. Dziękuję i bardzo zapraszam. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Trendy kultury. Prezentuje Joanna Sławińska. Moim gościem jest dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Magdalena Sroka. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór, pani redaktor. Objęła pani swoją funkcję w październiku 2015 roku, czyli tu już mamy ponad rok. Pewnie czas na jakieś podsumowania, także na plany. Chciałabym najpierw zadać pani bardziej osobiste pytanie. Czy pamięta pani pierwszy film, który pani widziała? A teraz trudne pytanie, zaskoczyła mnie pani. To było w jakiejś absolutnie zamierzchłej przeszłości, całkowicie nielegalnie w Nowym Targu z moim przyjacielem. Dostaliśmy się na film przyrodniczy Śladami rysich pazurów. I to chyba był faktycznie pierwszy film, który oglądałam. Nie wiem, czy on powinien coś znamionować, ale to był pierwszy raz, kiedy byłam w kinie. Może tak to ujmę. A ile pani miała lat wtedy? No, myślę, że mieliśmy około 6 lat, może 5. Uciekliśmy z domu. Wtedy starszy brat mojego przyjaciela w tym kinie robił za jakiegoś pomocnika i on nas wpuścił na salę kinową i wiem, że mieliśmy szansę po raz pierwszy zetknąć się ze srebrnym ekranem. A pierwszy film, który zrobił na pani naprawdę wrażenie? Myślę, że takim filmem, który pierwszy raz poruszył we mnie jakieś najgłębsze emocje, to było Całkowite zaćmienie Agnieszki Holland. Pamiętam, że też byliśmy wtedy w liceum i to była wycieczka klasowa do kina. Oczywiście nie bez kozery namawialiśmy naszego wychowawcę, żeby wybrać ten właśnie tytuł. On był zupełnie nieświadomy, na co idziemy, a ja wtedy już miałam ogromną miłość do literatury, ale też dla mnie zawsze były bardzo ważne sprawy wolnościowe i równościowe. I ta nieprawdopodobnie piękna historia miłosna poruszyła mnie absolutnie. Pamiętam, że po filmie płakałam chyba przez godzinę, nikt nie mógł do końca zrozumieć, o co mi chodzi, ani się ze mną porozumieć, ale było to faktycznie jedno z takich przeżyć totalnych. I na zawsze ten film będzie dla mnie bardzo ważny osobiście. A zresztą wspaniałą kreację, jako Rambo stworzył tam Leonardo DiCaprio, prawda? Rzeczywiście jest to taka poruszająca historia. No tak zapytałam, bo ja zawsze, i to też mówiłam samemu twórcy, kiedy jeszcze żył, czyli panu Andrzejowi Wajdzie, że dla mnie takim filmem, który był absolutnym jakimś objawieniem w sensie takiego, że zmysłowo mnie bardzo dotknął, to była Brzezina Andrzeja Wajdy. Więc każdy ma taką swoją jakąś opowieść, ale to też jest właśnie już charakterystyczne, że mówi pani, że temat panią poruszył. To było takie połączenie wszystkiego przede wszystkim. No jednak to było jakiś czas temu, nie oszukujmy się, nie wymieniajmy precyzyjnych dat, ale myśmy wtedy byli w momencie wchodzenia w tą przestrzeń naszą wolności. Mieliśmy bardzo dużo różnych ideałów, a jednocześnie ciągle byliśmy mocno ograniczeni, w tym też ograniczeni obyczajowo. Otwarta rozmowa na temat, nie wiem, miłości homoseksualnej, czy w ogóle jakby równouprawnienie, pokazanie tej miłości jako równoprawnej, równie pięknej jak każda miłość, była w zasadzie wtedy zjawiskiem
mocno niewyobrażalnym w społeczeństwie polskim tamtych lat. I to był taki moment dla nas w jakimś sensie przełomowy, że my możemy być dokładnie tym, kim chcemy i możemy zrobić wszystko. Także to był jakiś rodzaj też dla nas manifestu takiego wolnościowego. To, co Verlaine, to przede wszystkim Rimbaud sobą wyrażał, myśmy się z tym niezwykle identyfikowali, a kreacja DiCaprio, no można powiedzieć, że porwała te nasze idealistyczne, młode dusze i zdecydowanie to był po prostu idealny film, idealnie zrobiony w idealnym momencie. A czego dzisiaj pani szuki, nie jako widz? Tak naprawdę bardzo różnych rzeczy. Ja lubię kino świeże, nowe, intrygujące, ciekawe, ale lubię też kino no, czysto rozrywkowe. Więc to wszystko zależy od momentu. Ja dosyć eklektycznie podchodzę do oferty, staram się oglądać wszystko, co jest możliwe do obejrzenia. No, polskie filmy w sposób naturalny oglądam wszystkie, które w danym roku powstają. Natomiast czy jest coś, co mnie specjalnie pociąga? Chyba nie ma takiego jednego gatunku. Ja bardzo jednak lubię, co oczywiście pewnie nie świadczy o mnie za dobrze jako pseudointelektualiście czy intelektualiście, ja lubię elementy sentymentalne, tak? Lubię takie elementy, nie wiem, jak w Niewinnych Anne Fontaine, kiedy ten delikatna, sentymentalna nuta jest domieszana do filmu. To jest dla mnie dosyć ważne, żeby ta historia miała ludzki wymiar, nie była tylko chłodną analizą rzeczywistości, nie traktowała tylko i wyłącznie świata jako czegoś, co mamy formalnie ocenić, albo nie była sama formalnym konstruktem, tylko dosyć istotne dla mnie jest to, żeby ten rodzaj więzi emocjonalnej z bohaterem, czy przeżycia emocjonalnego we mnie się wytworzył. Także ja lubię kino też za emocje. To jest dla mnie ważne i zawsze tych emocji w kinie szukam. A kiedy pani przejmowała po Agnieszce Odorowicz, osobie, która rzeczywiście postawiła na nogi polski system finansowania kinematografii narodowej, kiedy pani obejmowała po niej funkcję dyrektora Instytutu, to jaki postawiła pani sobie cel główny, jaką misję? Chronienie tego, co jest, bo ten system, który funkcjonuje, jest systemem bardzo dobrym. Jego stałą rewizję, żeby wyłapywać ewentualne błędy i móc na bieżąco dokonywać korekt i zadbanie o to, co ciągle jeszcze nam nie wychodzi najlepiej, a mianowicie wzmocnienie obecności polskich filmów za granicą, czyli dystrybucję międzynarodową. Wydaje mi się, że to jest taki cel, który zdecydowanie powinniśmy sobie postawić na najbliższe lata. To jest bardzo trudny do osiągnięcia cel, bo on się też wiąże z pewną dbałością o zachowywanie praw międzynarodowych w rękach producentów, tak żebyśmy byli w miarę elastyczni w sprzedawaniu, no ale objawem na przykład, czy sposobem realizacji tego celu jest ta decyzja, że PiS od tego roku będzie obecny również na MIP.com i na MIP.tv, bo to są targi telewizyjne w Cannes, targi, w czasie których można wrócić już poza obiegiem kinowym do tego obiegu międzynarodowego, przede wszystkim telewizyjnego. I to jest ważne, dlatego że wiele polskich filmów ma ogromną szansę na to, żeby się sprzedać do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset telewizji świata i to jest takie miejsce, gdzie warto być obecnym. Oczywiście sprzedaż filmów w tej chwili nie jest zadaniem łatwym, ponieważ wszyscy wszystko kupują w paczkach, więc potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie skutecznie te polskie filmy pakował i w postaci takich gotowych produktów dostarczał do odbiorców. Bardzo trudna jest sytuacja, kiedy jeden do jeden producent sprzedaje jeden tytuł nadawcy telewizyjnemu. To prawie się już nie zdarza. No ale chcielibyśmy zacząć takie relacje budować i chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby skutecznie polskie filmy dystrybuować międzynarodowo. Ale rzeczywiście, czy polskie filmy mają taki potencjał? Polskie filmy cechują się często lub bardzo często pogłębionym portretem psychologicznym bohatera. My potrafimy się skupić na wnętrzu bohatera i w związku z tym filmy, które są związane ze sprawami obyczajowymi, często społecznymi, które są dramatami czy dramatami psychologicznymi, to są filmy, w których jesteśmy rewelacyjni, czyli takie, można powiedzieć, troszkę bardziej kameralne kino, ale jednocześnie kino głęboko humanistyczne. Wydaje mi się, że to jest jakaś polska specyfika i trudno tutaj szukać jakiejś wielkiej konkurencji międzynarodowej. Nasze kino na pewno jest bardzo głębokie i tego głównego bohatera, człowieka w jego uwikłaniu bardzo często stawia sobie w centrum zainteresowania, skupia się
na nim ta soczewka uwagi i twórcy, ale przez to też odbiorcy. I na pewno doskonale sobie radzą takie polskie filmy za granicą, bo wystarczy powiedzieć o Zjednoczonych Stanach Miłości, które na pewno są studium tych czterech kobiet, pogłębionym studium. Niby tylko, mówią o czasach przełomu ustrojowego, ale tak naprawdę mówią o pragnieniu miłości oczywiście, tak? O tym, jak łatwo jest być samotnym w zbiorowisku. No, ten symboliczny blok, w którym mieszkają wszystkie bohaterki, które mimo tego nagromadzenia ludzi dookoła z podobnymi problemami jednak się mijają, tak? Na tej równie symbolicznej klatce schodowej. Także jest to na pewno film, który jest opowieścią bardzo uniwersalną i który może być uniwersalnie odbierany. Czy udało się sprzedać ten film? Tak. Zjednoczone Stany Miłości radzą sobie bardzo dobrze, po też swoim sukcesie berlińskim, bo i w Holandii, i w Belgii tam będą dystrybuowane teraz, ale to jest też Francja. To jest bardzo dużo rynków europejskich, więc tutaj od Zjednoczone Stany Miłości możemy być spokojni. Ta dystrybucja międzynarodowa jest i się rozwija. No, Body Ciało, które było skupione na bohaterach i tą ich kontrastowość i te ich problemy. Ta trójka naszych protagonistów była świetnie sportretowana. Było dystrybuowane w 25 krajach świata, także widzimy, że to polskie kino sobie radzi bardzo dobrze w tej chwili już w dystrybucji kinowej. No ale to jest kwestia budowania, wzmacniania, docierania do dystrybutorów przede wszystkim międzynarodowych. Teraz zaczyna sobie świetnie radzić Powidoki, no ale to też jest opowieść dosyć intymna o bohaterze, który owszem jest w realiach historycznych zetknięty z sytuacją nadzwyczajną, sytuacją, która nieczęsto się przydarza w życiu, tak, sytuacją pewną reżimową, kiedy państwo jako aparat władzy niszczy jednostkę, ale też jest w jakiejś własnej sytuacji osobistej i te dwie relacje, w których on pozostaje, tworzą ten jego indywidualny dramat, który jest poruszający dla odbiorców. I tutaj myślę, że nie chodzi tylko o to, że Strzemiński czy